Obstawiacie panowie, państwo, bo wiem, że jest tutaj wiele osób, cały teren Plac Piłsudskiego. O której żeście przyjechali, ile będzie osób, ile jest osób z wami? Z samych Kielc jest nas 10 ratowników. Wspieramy grupę warszawską wraz z grupą ratownictwa z Opola, przepraszam, z Olsztyna, z Bydgoszczy i z Łomży. Samych ratowników Czerwonego Krzyża jest tu około 50. Są też inne służby, inni ratownicy. Dopiero jest poranek, czyli jeszcze zostało trochę czasu do uroczystości żałobnych. Czy było już co robić? Czy mieliście panowie już jakieś zgłoszenia, czy musieliście komuś pomagać? Raczej nie było nic. No jeden plasterek musieliśmy dać pani, ale to tylko drobne skaleczenie, bo dopiero się rozbijamy. My tu jesteśmy od godziny bodajże 11 w piątku, od 11 wieczorem. A 23 i do tego rozpalamy cały punkt medyczny. Jak to było? Czy to byliście wytypowani do tego przyjazdu dzisiejszego, czy to była taka potrzeba serca, wasza jakaś inicjatywa? Znaczy, z jednej strony potrzeba serca, z drugiej strony jest coś takiego jak system ratownictwa w Czerwonym Krzyżu. Jesteśmy jedną z 11 grup systemowych i jest hasło, jest taka potrzeba i jedziemy. Czy będziecie również jutro w Krakowie, czy już odpoczynek i inna grupa jedzie do Krakowa? W Krakowie są zadysponowane inne grupy, jednakże my jako grupa kielecka jesteśmy w pobliżu, jesteśmy postawieni w stan gotowości.